Witajcie! Co wiecie o Rowie Mariańskim? Oprócz tego, że jest to najgłębsze miejsce na Ziemi. Dla porównania Mount Everest, najwyższe miejsce na naszej planecie, mierzy 8848 metrów. Czyli górze brakuje jeszcze ponad 2 km do głębokości rowu. Jego dno skrywa wiele tajemnic. Nie dociera tam światło słoneczne, dlatego też stworzenia morskie nie chcą zapuszczać się tak głęboko. Jednak również w tych niesprzyjających warunkach istnieje życie. Badania wykazały, że brak nasłonecznienia i olbrzymie ciśnienie, jakie wytwarza woda, które osiąga poziom 108 megapaskali, czyli około 1072 razy większe niż ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza, nie zabija wszystkich organizmów. Choć trzeba przyznać, że te istoty, które żyją na dnie rowu, wyglądają dość specyficznie. A może mieszkają tam potwory, które są jeszcze obce ludziom? Rów Mariański został przypadkowo odkryty w 1875 roku, kiedy to załoga okrętu badawczego Challenger prowadziła badania na Oceanie Spokojnym. W okolicach rowu Mariańskiego stalowy przewód aparatu badawczego nagle naciągnął się. Okręt dosłownie zawisł na powierzchni wody. Załoga opuściła sprzęt o dodatkowy kilometr, potem o kolejny i potem znowu o kilometr. W rezultacie aparat badawczy znalazł się na głębokości 8000 metrów. Dalsze jego opuszczanie było niebezpieczne. Ciśnienie panujące na tej głębokości zniszczyłoby sprzęt i wszystkie zebrane dotąd dane. Badacze zdali sobie wtedy sprawę, że odkryli najgłębszy punkt na Ziemi i nazwali go Głębią Challengera. Dopiero w 1960 roku na dno rowu Mariańskiego zeszli ludzie. Sierżant marynarki wojennej USA Don Walsh i oceanograf Jacques Picard mieli do wykonania trudne zadanie. Musieli osobiście sprawdzić, czy na takiej głębokości istnieje życie. Statek podwodny, którego ściany miały grubość 13 cm, spływał na dno 5 godzin, a na dnie Walsh i Picard spędzili zaledwie 12 minut. Ale nawet to wystarczyło, aby dokonać sensacyjnego wówczas odkrycia. Mężczyźni zobaczyli płaskie ryby, które miały około 30 cm długości i były podobne do znanych nauce gładzic. Z biegiem lat produkowano coraz to nowocześniejsze okręty podwodne. W związku z tym z dna rowu Mariańskiego spływało coraz więcej informacji. Jedne okręty rejestrowały dziwne dźwięki, inne zaś cienie olbrzymich istot. Efekt był taki, że naukowcy byli podzieleni w swoich twierdzeniach. Jedni wierzyli, że wody rowu zamieszkują prehistoryczne rekiny. Drudzy byli przekonani, że najstraszniejszymi mieszkańcami rowu są płaskie ryby pozbawione oczu. A kto tak naprawdę zamieszkuje dno rowu Mariańskiego? W 1996 roku w wodach Oceanu Spokojnego zanurzono sondę Glomar Challenger. W połowie drogi na dno operatorzy sprzętu zanotowali wyraźne dźwięki przypominające tarcie metalu. Sondę postanowiono wynurzyć na powierzchnię. Jak się okazało, boki stalowej konstrukcji były zniszczone, jakby ktoś ją dosłownie żuł. Stalowa lina o grubości 20 cm była prawie całkowicie zniszczona. Badacze doszli wtedy do jedynego, jak się mogło wydawać, wniosku. Sondzie przeszkodził nieznany jeszcze potwór. Niemieccy badacze także twierdzili, że byli świadkami ataku potwora. Na początku XXI wieku na dno rowu Mariańskiego wysłali oni sondę Haifisch. W pewnym momencie sprzęt zatrzymał się. Zainstalowane w sondzie kamery rejestrowały wszystko sekunda po sekundzie. Jeśli wierzyć niemieckim naukowcom, widzieli oni cień tajemniczego potwora, który podpływał do sprzętu to z lewa, to z prawa. Potem nagle sondą zaczęło trząść. Haifisch odpowiedział na to porażeniem prądem, w rezultacie czego tajemnicza istota odpłynęła. Badacze wysnuli teorię, że dno może zamieszkiwać Carcharodon Megalodon, który niepodzielnie rządził w oceanach 2 miliony lat temu. Naukowcy, którzy w 2012 roku wysłali sondę Titan, przekonują, że byli świadkami ataku obcych, ponieważ w pewnym momencie kamery zarejestrowały jakieś dziwne obiekty.
Sondę otoczyło kilkanaście metalowych cylindrów, a kiedy sprzęt podpłynął bliżej, naukowcy zobaczyli coś przypominającego latające talerze. Titanowi nie udało się wynurzyć z rowu, tak więc wszystkie dowody zostały bezpowrotnie utracone. Mimo wszystko naukowcy są przekonani, że rów mariański zamieszkują istoty żywe. Ale czy żyją tam znane ludziom organizmy? W wodach rowu mariańskiego żyją niezwykłe rekiny. Na przykład rekin chochlik, Mitsukurina, który swoją nazwę zawdzięcza wyglądowi zewnętrznemu. Do tej pory udało się wyłowić jedynie 45 takich rekinów. Chochlik posiada wyjątkową budowę szczęki. W trakcie żeru rekin, aby schwytać ofiarę, wysuwa swoje szczęki. Potem wsuwa je z powrotem wraz ze swoją zdobyczą. Narośl na głowie przypominająca dziób ma ogromną ilość zakończeń nerwowych, dzięki którym rekin doskonale wyczuwa swoje ofiary i ich położenie. Głębinowe organizmy są z reguły bardzo żarłoczne, co jest związane z tym, że mają one ograniczony dostęp do pokarmu. Pożeracz czarny na przykład jest bodaj mistrzem w pożeraniu ofiar. Na pierwszy rzut oka ryba wygląda zwyczajnie. Osiąga długość ledwie 20 cm. Pożeracz czarny nie posiada też dużych płetw, rozbudowanej masy mięśniowej, a nawet łusek. Ma za to bardzo elastyczne kości. Tak samo elastyczna jest jego paszcza, a także żołądek. Dlatego też ta mała rybenika potrafi połknąć osobnika kilka razy większego od siebie. Złapana ofiara oczywiście próbuje się jeszcze ratować. Praktycznie wszyscy mieszkańcy rowu mariańskiego są drapieżnikami. Brak światła słonecznego sprawia, że roślinność na tej głębokości jest praktycznie znikoma. Podwodnym potworom nie pozostaje nic innego, jak pożerać siebie nawzajem. To by wyjaśniało, dlaczego fauna rowu mariańskiego charakteryzuje się rozwiniętym aparatem szczękowym. Dodatkowo każda ryba posiada swój unikalny sposób łapania ofiar. Dla przykładu żmijowce potrafią otworzyć paszczę, tworząc promień nawet 100 stopni. Aby utworzyć taki kąt, szczęka dolna wraz z długimi zębami wysuwa się do przodu. Żmijowiec łapie ofiarę i szybko wciąga ją do paszczy. Wody rowu mariańskiego zamieszkują także i mniej uzębione, ale nie mniej dziwaczne istoty. Wygląd zewnętrzny ryby o nazwie Macropina microstoma jest bardzo specyficzny. Ryba posiada przezroczyste czoło. Pod warstwą przezroczystych tkanek schowane są oczy, które swobodnie poruszają się w swoich gałkach. Przestrzeń wokół oczu jest wypełniona, a jakże, przezroczystą cieczą. Dzięki takiej niespotykanej budowie Macropina microstoma widzi bardzo dobrze nawet w kompletnych ciemnościach. Co więcej, ryba jest w stanie zauważyć swoją ofiarę także wtedy, gdy ta szybko zmieni swoje położenie. Kąt widzenia tej ryby jest praktycznie nieograniczony. A kto zamieszkuje samo dno rowu? W 2010 roku na dno rowu mariańskiego naukowcy wysłali zdalny i automatyczny sprzęt, aby zbadać grunt dna najgłębszego miejsca na Ziemi. Badanie ilości tlenu w pobranych próbkach wykazało obecność ogromnej ilości mikrobów. Mikroby te oddychają jak inne organizmy. Pobrane próbki i obecność w nich dużej ilości tlenu są bezpośrednim dowodem na to, że te organizmy aktywnie bytują na dnie rowu, twierdzą naukowcy. Ku ich zdziwieniu okazało się, że te prymitywne jednokomórkowce są o wiele bardziej aktywne na samym dnie rowu niż na sąsiadującej z nim górze podwodnej na głębokości około 6000 metrów. Głębinowe jednokomórkowce żywią się opadającymi z wyższych partii oceanu roślinami, a także pozostałościami innych zwierząt. Ludzkość ma do odkrycia jeszcze wiele tajemnic i zagadek. A wy jak myślicie? Co skrywają głębiny rowu mariańskiego? Jeśli spodobał wam się filmik, zostawcie lajka. Do usłyszenia.